Witam wszystkich serdecznie. W wielu domach czy mieszkaniach nadal działają stare dwuprzewodowe instalacje, bez przewodu ochronnego, bez włączników różnicowo-prądowych, a na grupach czy forach często padają pytania, jak zapewnić ochronę przed porażeniem, czy można zastosować tam wyłącznik różnicowo-prądowy, jak podłączyć gniazdko, czy dlaczego bolec jest połączony ze stykiem. Jest tu wiele wątpliwości, podzielonych zdań, kontrowersji, a także problemów z nazewnictwem. Jak wygląda taka instalacja? Na ekranie schemat. Mamy tu dwa przewody, kolor niebieski i czarny lub brązowy. Czarny lub brązowy to przewód fazowy, podobnie jak we współczesnych instalacjach. A co z niebieskim? Tu mamy pierwszy problem z nazewnictwem. W czasie wykonywania tych instalacji był nazywany zerowym, a teraz taka nazwa już nie występuje. To może neutralny? Też nie, ponieważ pełni także funkcję ochronną. To może pen? Też nie. Pen ma określone minimalne przekroje. 10 mm2 dla miedzi i 16 dla aluminium. Co to więc jest? To przewód pełniący funkcję ochronno-neutralną, zwany kiedyś zerowym i właśnie takich określeń będę w dalszej części używał. Kolejny problem z nazewnictwem to układ sieci. W przypadku instalacji wewnętrznych trudno w ogóle mówić o układzie sieci. To przecież nie jest sieć. Ale określenia TT, TNC, TNCS czy TNS przekazują w prosty sposób bardzo istotne informacje i nie czepiałbym się tu szczegółów. Jak więc wygląda kwestia ochrony w takiej starej instalacji? Mamy tak zwany bezpiecznik, czyli wyłącznik nadprądowy w postaci automatu lub topikowego. On odpowiada za ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń. Tutaj raczej nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast odpowiada także za ochronę przed porażeniem. I tu już często pojawia się zdziwienie. Jak to porażenie? 20 amperów? Przecież to zabije. Od tego są różnicówki. Przyznaję, że może to początkowo wydawać się abstrakcją, żartem czy wręcz pomyłką. Ale zobaczcie, jak to działa. W gniazdach z bolcem wykonywane jest tak zwane zerowanie, czyli przewód, historycznie zwany zerowym, pełniący funkcję ochronno-neutralną, jest podłączony najpierw do bolca, a z bolca do zacisku roboczego gniazda. Dlaczego taka kolejność? Według zasady. Najpierw chronimy, potem zasilamy. Jeśli zostanie przerwany przewód pomiędzy bolcem a zaciskiem roboczym, stracimy zasilanie, ale pozostanie ochrona. I tutaj też może pojawić się zdziwienie. Jak to? Przewód zasilający na obudowę urządzenia? Przecież ja to dotykam. Przewód ten powinien być uziemiony, dlatego może być podłączony do obudowy. W sprawnej instalacji nie powinno być na nim niebezpiecznego napięcia. No właśnie, w sprawnej instalacji. A jeśli zostanie przerwany przewód zerowy? Tu mamy poważne zagrożenie. Przez impedancję naszych urządzeń wysokie niebezpieczne napięcie może być podane na obudowy urządzeń. I to zerowanie jest kluczowe z punktu widzenia ochrony przed porażeniem. Kluczowe jest też słowo przed, bo w trakcie porażenia już praktycznie żadnej ochrony nie ma. I jest to kolejne zagrożenie. Jak to działa? Jeśli do obudowy zostałoby doprowadzone wysokie napięcie, to przez zerowanie zamknie się obwód. Po prostu powstanie zwarcie. A zwarcie już powinno spowodować przepływ prądu wystarczająco dużego, aby zadziałało zabezpieczenie nadprądowe. Takie zabezpieczenie powinno zadziałać w momencie powstania problemu, czy to uszkodzenia, czy podłączenia uszkodzonego urządzenia, zanim dojdzie do porażenia. I dlatego mówimy o ochronie przed lub przeciwporażeniowej. Upraszczając, chronimy przed możliwością porażenia, powodując zwarcie, które ma odłączyć zasilanie. Za spowodowanie tego zwarcia odpowiedzialne jest właśnie zerowanie w gnieździe. Warunkiem zadziałania jest tu także odpowiednia niska wartość impedancji pętli zwarcia i odpowiednio dobrane wyłączniki nadprądowe. To bardzo ważne kwestie. Te dwa tematy poruszam w osobnych filmach. Zapraszam do oglądania. Tu przy okazji kolejna bardzo ważna kwestia. Stare instalacje mogły być modyfikowane i naprawiane. Jeśli ktoś kiedyś nieprawidłowo podłączył przewody, na przykład zamienił niebieski z czarnym, wykonanie tak zwanego zerowania może spowodować pojawienie się wysokiego niebezpiecznego napięcia na obudowach. Dlatego sprawdzajcie dokładnie, czy to właśnie przewód pełniący funkcję ochronną trafia na bolec. Dla prądu kolor przewodu nie ma znaczenia. Niestety może to dotyczyć także osób, które wcześniej przy tej instalacji pracowały. A w takim przypadku niestety pomyłka może kosztować życie. Właśnie w ten sposób. Oryginalnie i zgodnie z obowiązującymi w tamtych czasach przepisami, zasadami, sztuką, była zapewniona ochrona przed porażeniem. Z punktu widzenia technologii to było bardzo dawno temu i wiele się od tego czasu zmieniło. Obecnie stosuje się w celu ochrony przed porażeniem wyłączniki różnicowo-prądowe. I tutaj także normy i przepisy mówią wyraźnie o ochronie przed porażeniem. Jednak wyłączniki różnicowo-prądowe mogą chronić także w trakcie porażenia. Mogą, co nie znaczy, że ochronią.
jeśli dojdzie do porażenia, skracają jedynie jego trwanie. Natomiast jeśli dotkniecie jednocześnie przewodu fazowego i pełniącego funkcję neutralnego, różnicówka nie zadziała. W takim przypadku praktycznie nie ma żadnych zabezpieczeń, ani w starych, ani w nowych instalacjach. Ale też, jeśli spowodujecie przepływ prądu przez ciało do ziemi, czy do PE, nawet jeśli różnicówka zadziała i odłączy zasilanie, nie ma żadnej pewności, że będzie to niegroźne porażenie. To zależy od wielu czynników. Różnicówka w takim przypadku jedynie ograniczy czas porażenia. Dlatego tak bardzo ważna jest ochrona przed porażeniem, zanim w ogóle do niego dojdzie. Wróćmy jednak do starych instalacji. Czy w starej instalacji wyłącznik różnicowo-prądowy mógłby stanowić ochronę przed porażeniem? Główną różnicą pomiędzy instalacjami jest osobny przewód ochronny. Na schemacie instalacja z tak zwanym wzorowaniem w gnieździe bez osobnego przewodu ochronnego. Jeśli pojawi się napięcie na obudowie, taka różnicówka i tak nie zadziała. Nie będzie upływu poza obwód. Taki sam prąd wpłynie, jak i wypłynie do wyłącznika różnicowo-prądowego. Do tego, aby zadziałała, potrzebny jest osobny przewód ochronny podłączony do obudowy. Powinien natomiast zadziałać wyłącznik nadprądowy, tak jak zostało to zaprojektowane w oryginale. W starych instalacjach różnicówka nie będzie chroniła przed porażeniem. A co z ochroną w trakcie porażenia? W niektórych przypadkach mogłaby ochronić. Ale nie w każdym przypadku. Jeśli popłynie prąd przez ciało do ziemi, to wyłącznik różnicowo-prądowy może zadziałać i może uratować życie. Ale tylko może. Pamiętajmy, że różnicówka działa szybko, ale nie natychmiastowo. Przez ten krótki czas przez ciało może popłynąć duży prąd. Dużo większy od prądu bezpiecznego. Dlatego nie testujcie tego na sobie. Dlaczego jednak powszechnie czy obowiązkowo nie stosuje się wyłączników różnicowo-prądowych w starych instalacjach? Dyskusja na ten temat trwa od bardzo dawna. Przecież nie wykluczałoby to ochrony przed porażeniem realizowanej przez wyłączniki nadprądowe. A mogłoby, przynajmniej w jakiejś tam części przypadków, uratować życie. Często pojawia się stwierdzenie. W TNC nie stosuje się różnicówek. Czy wręcz zabronione jest stosowanie różnicówek w TNC. Jest też zapis w normie. Urządzenie różnicowo-prądowe nie powinno być stosowane w układzie TNC. Ale z formalnego punktu widzenia to przecież nie jest TNC. Więc czy można? Inne, często pojawiające się stwierdzenie, nie wolno przerywać PEN. Ale tu właściwie nie ma PEN. Przekrój jest za mały, więc to nie jest PEN. Więc czy można? Oba powyższe stwierdzenia poniekąd wynikają z zasady nieprzerywania, czy to rozłącznikiem, czy wyłącznikiem różnicowo-prądowym, czy w inny sposób przewodu pełniącego funkcję ochronną. A czy nie właśnie taki przewód tutaj mamy? Bez względu na to, jakbyśmy go nie nazwali. Kolejna kwestia. Jeśli montujemy jakieś urządzenie elektryczne, powinniśmy je zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Jaki przewód powinniśmy podłączyć do zacisku oznaczonego literą N? Neutralny, ale czy taki tutaj mamy? Więc czy możemy wyłącznik różnicowo-prądowy w takiej instalacji podłączyć zgodnie z instrukcją? Warto też wziąć pod uwagę, że w starym budownictwie często mamy wiele innych połączeń niż tylko przewodami. Na przykład metalowe rury, mogące łączyć obudowy wielu urządzeń. W takim przypadku wyłącznik różnicowo-prądowy mógłby działać co chwilę lub w ogóle nie pozwolić się załączyć. Ze względu na występujące prądy widziane przez niego jako prądy upływu. A to już mogłoby uniemożliwić korzystanie z takiej instalacji. To w końcu, czy można stosować wyłącznik różnicowo-prądowy w starych, dwuprzewodowych instalacjach bez osobnego przewodu PE? Jak mówiłem na początku, temat problematyczny i kontrowersyjny. Zapewne jest więcej argumentów za i przeciw. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.